Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem DR Aragor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Nekopara Vol 0. Moi drodzy, po takim naprawdę długim czasie powracamy do naszych ukochanych, przepięknych, najcudowniejszych kotek, jakie tylko istnieją na tej planecie. No i moi drodzy, przeszliśmy jedyneczkę, dwójeczkę, trójeczkę i czwóreczkę, teraz się cofamy do Zero, które z tego co ja się orientuję jest jakby historią poboczną, dodatkową. Chyba kontynuującym z czwórki, ale mogę się mylić, moi drodzy. Bo na pewno jeszcze będzie nas czekało ekstra, która jest historią przed jedynką. Opowiadające dzieciństwo naszych kotek. A tutaj jak widzimy w Vol 0 one są jeszcze dorosłe. Więc, znaczy są już dorosłe, więc powinniśmy się cieszyć. Więc moi drodzy, w końcu mamy zaszczyt tutaj spędzić z nimi cudownie czas, bo ja bardzo, ale to bardzo za nimi tęskniłem, szczególnie za tobą, Kakonot. Dobrze, moi drodzy, i tak, na początek dwie ważne informacje, czyli w opisie macie link do Discorda, Discord jest prowadzony z Segim. Segi tłumaczy wszystkie te gry, które są ogrywane na moim kanale, przetłumaczył właśnie Vol Zero, Extra, przetłumaczył chyba trójkę i czwórkę, jeśli się nie mylę, z Extra mogę się pomylić, ale ogólnie tłumaczy mody też do Doki Doki, więc ja zapraszam na jego kanał. W opisie macie link i do jego kanału, i właśnie do Discorda, który prowadzimy razem, na którym są ciągle nowe informacje odnośnie nowych odcinków UMIE, jak i u Segiego, jak można z nami pogadać, pograć i się dowiadywać dodatkowych rzeczy, więc serdecznie zapraszam, bo tam jest naprawdę bardzo, ale to bardzo miła atmosfera. I tak, mamy dodatki zablokowane, jeszcze wejdziemy w opcje, no i oczywiście mamy wszystko po polsku, to żebyście wiedzieli, to delikatnie podkręcamy. Przepraszam, muszę. Ok, i możemy uruchomić naszą grę i zobaczyć, co nam powiedzą kotki. Begin, osiągnięcie jest. Ósma rano i pobudka? Dlaczego tak wcześnie? Ale czekajcie, gdzie my jesteśmy? Macie swoje własne kubki. Ok, to jest... To nie jest nasz dom rodzinny? Gdzie to jest? Akurat ty mogłaś się tutaj nie pojawiać. Ja bym naprawdę nie narzekał, jakby ciebie tutaj nie było, ale niestety jesteś. Bardzo mnie to niepokoi, że drugi widok, jaki widzimy po cudownych kotkach, to jest Singure, no ale... Ekran jest trochę rozmarzony, czy mi się wydaje tutaj te napisy. Dobra, jako że osiągnięcia, ja muszę zrobić grę 100%, więc... Nigdy więcej ci już nie pokłaszczę. Nigdy więcej! Czy wy same mnie nie obudziłyście przed chwilą, żebym ja wstawał? Znaczy, one już nie są kocientami. One już nie są kocientami, my to bardzo dobrze udowodniliśmy. Trzeba zapamiętać. Trzeba to na pewno zapamiętać. Ale ode mnie to z daleka. Ten śmiech był creepy. To bardzo creepy. Ja się przyczepię do tych dwóch rzeczy. Proszę, uspokójcie się, bo tak... Ich animacje są dziwne, jakby były zbugowane, jakby Monika tutaj przyszła. A po drugie, ich śmiech jest też straszny. A i to tyle? Okej. Okej, jest to domina Duki. I albo to jest już potem, jak się pogodziliśmy z ojcem i to jest po czwartej części, albo to jest przed czwartą częścią, czyli to jest przed pierwszą tak naprawdę. Chyba to jest przed pierwszą częścią. Jest jedna rzecz. Coś takiego. Albo ja mam słuchawki zepsute. Może być też tak.
Okej, was pogłoszę. Ej. O, git. Ej! Czemu mnie tu nie ma? Okej, to rozumiem, że teraz ja patrzę jakby duch na was, tak? Okej, ćwiczę pieczenie, czyli... Ja tego w domu mi na długie nie robię. Okej, to jest przed pierwszą częścią. To jest już bardzo ważna informacja. Ale macie zjeść coś normalnego, a nie coś dziwnego. Nie trzeba jeść, nie można tak. I bardzo dobrze, akurat z tą jak najmniej się spędza czasu, to jest akurat bardzo dobrze. Co? Ja idę za stroną Czokoli, że ona ma rację, że ty chciałaś jednak te rzeczy robić, bo ty nie jesteś normalna. Po co ty tykasz mój futon? Czemu ty to wąchasz? Czekola, co z tobą jest nie tak? Po co ty... Kotki są dziwne. Dobra, ja rozumiem, że jeszcze kotka to zrobi, no bo kotka, instynkt, zwierzątko. Ale że człowiek! Singure, ty! Ona nie jest normalna. Aha! Jesteście chore. Wszystkie we trzy. Obrazek, jakby tu nie było Singure, jest słodki. Widać na pewno w Czokoli taką zaskoczenie i radość. Ej, w wanili widać pożądanie, co jest dziwnym widokiem. Ale słodkim, bo wanilia jest ogólnie cudna. Jak ty je wychowujesz? Diabelski! One są nienormalne. One są nienormalne. I co ja mam z tym faktem zrobić? Co ja z tym faktem zrobię? Ojcze, dużą kuchnię mamy. Okej, czyli o 8 jest pobudka w domu miniaturkich, a o 9 jest śniadanie. Ja rozumiem, że to ma być coś takiego, informacja, kiedy co się dzieje. A taka owa w anime to jest. Mapel, ponieważ jesteś jedną z... Ojecie, Azuki jest najstarszą kotką. Azuki i Mapel. Te we dwie są najstarszymi kotkami. Dobrze pamiętam? Zabijcie mnie. Chyba tak. No to dlatego robi śniadanie. A ty jesteś tsundere, to nie narzekaj. Siedzi wdzięcznie przy stole, koło nogi.
Tak, to ja zrozumiałem. No dobra, no ty jesteś damulką, no to okej. Co on zrobiła? Co jest z wami? A właśnie wspomniała. No. O, słodkie. Jak ona dziwnie miałczyła, okej. Okay. Zrobiła to specjalnie. Czy ona ją uszczypała? A nie, uderzyła ją! Ale słodkie! No Zazuki chyba lepiej nie zaczynać. Kokonut o tym się przekonała. Ona wygląda jak jakiś Frankenstein, albo jakiś zombie. No co, będzie teraz miauczyć na siebie? Dlatego nie warto mieć więcej niż jedną kotkę. A gdzie śniadanie? Gdzie śniadanie? No i super, i se krzywdy zrobiłyście, brawo. I to są dorosłe kotki. To są dorosłe kotki. No. I czemu kotki jedzą karmę dla kotów? To niby są bardziej ludzie, więc... O! Cynamon! Hej, Cynamon! Ty lubisz zawsze być głaskana i ty jesteś taka spokojna. No, Kokonus zadowolona jak zawsze. Nieważne co jest, jest git. Ważne, że jedzenie. Buziaka później nie dostaniecie, jeśli to zjadłeś. Powiedzcie, że chociaż nie jest mokra. Bo mokra kocia karma tak zajeżdża. Możecie mówić w tym samym czasie, a nie oddzielnie? Proszę? Ale okej, okay, o 10 jest sprzątanie po śniadaniu, czyli godzina na jedzenie, okej. Okay. Cały dzień z nimi oblecimy chyba. Jesteście w domu Minaduki, pochodzicie z rodziny Minaduki. Obowiązują was zasady, tak? Dobrze pamiętam? Tak Singura zawsze mówiła. Co ty robisz? Co ty co nam robisz, że tak hałasujesz? Ale dobra, wy sprzątacie, okej. Okay. Oho, co się stało? Na-chan? No tak, ona się musi skupić, bo zawsze ona wszystko psuje później. No, ja pamiętam, że my ją później wyleczyliśmy z tego i było już super, i była już zdolniejsza. To jest takie urocze, że co nam stara się wspierać Kokonut i po prostu jest taka suciutka i milutka w stosunku do niej. Co się
się stało? Czy ona ją upuściła? Ale bardzo fajny obrazek. Jak z anime. Ej, to jest tak słodkie. Jakby była takim bojowym kotkiem. Mimo swojej niewagi, a wielkości. To jest zręczna. No, jak słodko się zaśmiała. Ej, ty jej nie podpuszczaj do zrzucania rzeczy. Możecie się tak nie bawić? Przestańcie jej dopingować, niech już przestanie. Zachowujcie się jak kotki. To słodkie. Nie, cynamon, nie. Nie, cynamon, uspokój się. Przestań! Przestań, nie! No i odleciała. Niech to się ogarnie, proszę. Ona jest niewyżyta, po prostu. Azuki! Jeden z moich ukochanych kotek. No tak, no bo oczywiście obydwie macie bzika na punkcie tych rzeczy. Maple się przynajmniej ogranicza. A jest 11, tak? Czemu nagłe? Czemu nagłe sprzątanie są 11? Dzyń. Okej, czyli wy po prostu pomagacie w domu i sprzątacie. Spoko. Dacie radę. A wy co wymyśliłyście? Idealna okazja. Jup. Musiałem. Osiągniecie to, osiągniecie. Co wy wymyśliłyście tym razem? Fontanna? Wisi na ścianie. Co wy tam znalazłyście? Co wy tu wyprawiacie? Czemu jest tak daleko ekran? Rzadko się widuje aż dotąd kotki. Pytanie brzmi, po co się razem? Po co? Ty nie podrywaj jej, proszę cię, Vanilla, zostaw czekolę w spokoju. Czy one... Zastanawiam się, co to jest to, czy to? One są duże! Na czym oni rozmyślają? A, to u góry. Co to jest? W kształcie kotka i ma guzik. Nie. Na pewno nie, cynamon! Odejdź od takich myśli, nie! Tak naprawdę, to prawie cały świat już patrzył na półnagą Maple w łazience. Była taka scena. I to z Maple.
さい頃の話すんなっつってんでしょ。トイレくらいは今は半裸でできるわよ。Czy ty korzystałeś z aplikacji całkowicie naga? Po co? Oświeżasz powietrze. Wyjaśnione. I dlatego posiadanie kotek jest zarąbiste. Bo nie wiem, że to wygląda prawie jak człowiek, to zachowuje się jak zwierzę. Częściowo. I ma taką ciekawość zwierząt, że nie wiedzą takich naturalnych rzeczy, żeby się domyślić. I zobaczą coś nowego i na przykład pół dnia będą o tym myślały. Ma zajęte kotki. Kupujcie codziennie nową rzecz i będą zajęte. To jest genialny pomysł. Kum kum? O, Mapel inteligentna wie, brawo. No, wy jesteście cywilizowane, przynajmniej staracie się być. Psium! Okej. To psiknie? Psiknęło znowu. Wystraszyły się biedne kotki. Czy one postawiły głowę nad tym? Biedactwo! Wanilia na szczęście wszystko wiedziała i opanowanym spokojem to mówi, ma wyrąbane wszystko, jak to jest urocze! O, brawo, właśnie tak. Bardzo dobry pomysł akurat. Cynamon też myśli. Co na kmini? Odnośnie wibracji nie wiem co to jest, wolę nie myśleć. Czy ona włączyła po prostu prysznic? Ale cały dom zdemolują! Co jest z wami nie tak? Nie, nie, bo za chwilę coś rzucisz. Czemu one po prostu nie uważają za to, co, za to, co łapią? Czemu nie poczekają? Okej. Tak to jest, jak się zostawi kotki bez opieki, dlatego się ich nie zostawię bez opieki. Czekajcie, jeszcze was coś dopadnie, bo was jeszcze nic nie dopadło.
O nie, Singure! No to macie przerąbane. No i smutna muzyczka. Czemu smutna? No dobra, będzie krzyczeć. I to jest taki uśmiech po prostu. Tu macie się, a ja was za chwilę zabiję. Cynamon, my znamy twoje fantazje, ale proszę bez wiązania. Bardzo ładnie, proszę. Ej, nieprawda, wanilia i czekolada nic nie zrobiły. One tylko patrzyły się. Jak ty chcesz je ukarać? Takie pytanie. Znaczy nie, okej, okay, rozumiem, że trzeba im powiedzieć Nagane, no bo nabroiły i tak dalej, ale nie ma sensu karać. Zobacz, jakie teraz są smutne przez ciebie. Biedne kotki. Ja bym je przytulił. Na przeproszenie. Okej, o 12 jest pranie. Spoko. Dzień, dzień. Za niska, dlatego masz kokonut obok siebie. Jak ty szybko gadasz? No bo jest wyższa, no to wiesz, są plusy i minusy. No tak, i później będziesz też ciężarówką. Czekajcie, ja nie zapomniałem, jak wy się wodą od... To jest Japonia. Nieważne, nie obchodzi mnie to. Do tego się nie podchodzi tak, no z daleka, tykasz patykiem, czy to żyje. No, motylek, no i? To są koty. Czy one pobiegną za nim? Tak. Tak. One pobiegną za nim. Tak, samokontrola. Nie jesteś jeszcze. Ja to kiedyś powtarzam, ale ludzie, którzy dubbingują takie rzeczy, są genialni, jak oni to mówią. Tak się wczuwają w te kotki, super. Zostaw motyla. Jak to... Co? Azuki, co ty odwalasz? Co? Czy wy się uderzyłyście? Czy ona Kakashiego mu zrobiła?
Oj, to się zaczyna. Czemu Azuki, ty się ze wszystkim musisz bić? Jesteś najstarsza! Czemu motylkowi chcesz nakopać? Co ci zrobi biedny motylek? Niczym w anime? Ja pierdolę, co jest z nimi nie tak? No one nie będą miały, one się będą jeszcze kłócić. No to akurat prawda. Singury! To twoje kotki się biją, a ty masz fetysz, braciszka. Nie. Weźcie ją, panujcie tą Singurę. Proszę, weźcie ją, cokolwiek zróbcie z jej, ale no nie, uspokójcie ją. O 13? Czy ja dobrze pamiętam, o 9 jadły, tak? Czy tam o 10? To 3-4 godziny przerwy? Nie za dużo tego jedzenia, ja bym później zjadł. Za wcześnie. Totalnie za wcześnie. A co będziecie jadły? W przypadkowej drzemce to tak nie działa, po prostu jesteś leniwa, Singur, i tyle. Ale nie to. Co zamawiacie? Makaron. Co to jest? Ale musisz się nauczyć czytać, jak inaczej chcesz pracować w cukierni pana. O! W końcu coś normalnego. Aha. Ja nie wiem, co to są zadania. Ja sobie je sprawdzę oczywiście, bo jestem ciekawy, co one takie wpierdzielają. No tak. Singure wie, że ona je więcej i że musi więcej zamówić. Oho! Jest duża, ale to słodkie, że Singur o tym wie i nie zabrania. No ale jest duża i zobaczcie, jaka ładna dzięki temu. Tak, masz największy, ale figura i tak ma lepszą kokonut. Ale okej, masz największy, tak. No nie! Serio? Ooo, no dobra, ale pizza też dobry pomysł. Pizzy są dobre. Gdzie? Spacer? A 14 spacer. Spoko? Sądzę, że okej, git?
Tu nas nie było, to jest nowe, ładne, pięknie tu jest. Czemu one są tak wesołe? Wiecie, dla mnie to jest po prostu taki straszny skok, bo ja przed chwilą skończyłem Doki Doki, które było, wiecie, smutne, ponure, depresyjne, złe, niedobre, pod względem, wiecie, że wszystko, co tam jest, to jest złe, smutne i depresyjne, a to i nagle wesoła kotka, która idzie na spacer, no... Dobra. Ale moi drodzy, starczy nam tego na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało, zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z naszych cudownych i przepięknych kotek. Co nie, Czekola? Widzicie? Ona chce, więc dajcie łapkę w górę i przyjdźcie po więcej. A teraz, moi drodzy, adios!